Muszę przyznać, że trochę to trwało, ale jak do tej pory jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że nic nie przyspieszałem żadnego etapu. Buty już są brązowe. Teraz ostatni, no może przedostatni etap. Ponieważ tak, teraz będę nakładał jeszcze krem jakiś, który tutaj troszeczkę wyrówna, dodatkowo jeszcze zabezpieczy nam tą skórę. Później będzie trzeba to lekko przepolerować. No i chyba jeszcze na sam koniec zrobię jakąś woskową pastą tutaj obcasy i może noski, czy przy piętach troszeczkę, żeby było na większy połysk. A więc ja tutaj mam różne kremy. Czy to z kapsa, czy z safira i z bamy. I ja tak sobie do tych butów akurat nie tutaj najbardziej mi odcieniem kolorystycznie spasował z bamy. No, nic nie rozjaśni. I sobie gąbeczkę przygotowałem. Taka zwykła gąbeczka tapicerska, ucięta. Troszeczkę kremiku. I wcieramy w skórę. No i kochani, ja tutaj z tym telefonem tak tutaj manewrowałem, żeby wam pokazać, jak ja nakładałem ten krem. A się okazało, że żeby przenieść aparat w te miejsce, znaczy telefon, wcisnąłem pauzę. No i lipa. I się nie nagrało. Ale ogólnie no całe budziki delikatnie gąbeczką zabierałem tutaj krem. Gąbeczką całe pasy, wszystkie paseczki, każdy element jest tutaj pokryty delikatną warstwą kremu, no ale niestety chyba to się nie nagrało z tego, co widzę. Buty już są prawie gotowe. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Całe podklejone, kleki, zerówki, Vibrama przemalowane. Teraz będę nakładał pastę woskową, leciutko na czubki, na pięty i chciałem jeszcze tutaj obcasy zrobić i w koło otok, tu gdzie skóra jest, tą pastą jeszcze to woskową ładnie zrobić. Więc ja sobie urwałem troszeczkę gąbeczki, tą gąbeczką delikatnie wetrę tutaj. Na obcasy zrobimy to palcem przez rękawiczkę. No, chyba lepiej jest przez rękawiczkę wcierać.
Teraz odczekać trzeba 15 minut i po tych 15 minutach będę to polerował. Tak. Koniec, meta. Zrobiłem to. Jeszcze tutaj muszę się pochwalić o takim moim urządzeniem. Będę teraz więcej krótkich filmów nagrywał telefonem. Dzięki takiemu. To jest statyw mikrofonowy. Ja to zakupiłem akuratnie w sklepie muzycznym w Tarnowskich Górach, czyli po sąsiedzku. Oczywiście przez Allegro, ponieważ łatwiej mi jest coś kupić przez Allegro, niż wybrać się. Do sklepu osobiście, ponieważ pracuję bardzo długo. Jest tutaj statyw. Jest taka baza do przykręcenia. Również jest uchwyt, który można przymocować gdzieś do blatu. Po mi drugi statyw. Sklep Lach & Lach. I myślę, że tutaj muszę troszeczkę przerobić, żeby jakiś uchwyt, tak jak tutaj, z jakiegoś taniego kijka do selfie udało mi się przymocować. I on się dobrze sprawdza. Będę miał dwie bazy do przymocowania na stałe, dwa uchwyty, więc będę w miarę mobilny. Będę mógł Wam pokazać z bliska jakieś, jak szyję coś. Bardzo telefon blisko przyłożyć. Lustrzanki niestety tak nie mogę przyłożyć blisko. I też będę próbował telefonem nagrywać. Myślę, że ta jakość teraz filmów telefonem jest dosyć fajna. Będę zbierał na jakiś lepszy telefon, bo ponieważ teraz nagrywam tym telefonem, który używam do dzwonienia normalnie. Nie wiem, jaki telefon wybrać. Oglądałem to, no niestety takie lepsze telefony, no to już tam ponad 2000, więc ciężko mi jest uzbierać. No ale kto wie, może pomalutku będę tam coś odkładał, żeby w przyszłości nagrywać tylko telefonem.
No i tak jak widzieliście podczas tutaj, jak pokazywałem Wam te buty, mogę sobie to ustawić naprawdę bardzo blisko. Możecie widzieć z bliska, jak co jest zrobione. A teraz już przechodzę do tematu. A, jeszcze, może też coś nagrywacie telefonami, to dajcie znać w komentarzu, jaki byście mi polecili telefon. Ja ogólnie oglądałem jakieś Samsungi, teraz nagrywam Xiaomi, mi jakiś tam, nawet nie pamiętam. Stary już jest, myślę, że i tak na razie daje radę. Dobra, prezentacja butów. A więc tak jak widzieliście z poprzednich urywków, buty były bardzo wyblakłe. Można by to pomalować na taki jasny kolor, ale to by musiała być farba akrylowa, kryjąca. I wtedy efekt po pomalowaniu tych butów to by był... Tak jakby te buty były wytapetowane, no taki jednolity kolor by był. Nie można by czegoś przepolerować, bardziej błyszcząco zrobić. Odcień by był jednolity, tak jakbyśmy emulsją pokryli po prostu coś. I no niektórym to się podoba, mnie już to się przestało podobać. Dlatego tutaj użyłem farby penetrującej. Dwie warstwy. Oczywiście po odpowiednim przygotowaniu, wyczyszczeniu tych butów, no tutaj było dosyć dużo przebarwień. Więc no one wyszły ciemniejsze troszeczkę, ale porównując tutaj ze skórą w środku, to myślę, że będzie ok. I tak to się prezentuje. To było gruntowne klejenie tych butów. Obcasy troszeczkę wzmacniane. Tam były warstwy, troszeczkę się porozwarstwiały, porozklejały się. Ja troszeczkę przy tym miałem więcej pracy. No i założone zelówki, tak jak wcześniej pokazywałem, i fleki Vibrama. No i tak się prezentują po przemalowaniu. Myślę, że efekt jest fajny. Nie wiem, co o tym myślicie. Mnie się podoba. Jestem zadowolony z tej realizacji. Tak więc tym krótkim filmem chcę Was zachęcić do subskrypcji mojego kanału. Oglądajcie, komentujcie. Jeśli będę widział, że Wam się to podoba, to co pokazuję, to będzie mnie to oczywiście motywowało, żeby więcej Wam takich rzeczy wrzucać. No to na razie. Cześć.